Serdecznie witam na 14. Międzynarodowym Turnieju Pite Cup Kupa 2010. Jesteśmy na Węgrzech, 80 km od stolicy, od Budapesztu, w mniejszej miejscowości Nigeros. Tu tradycje turniejowe są już ogromne. Przez kilkanaście lat odbywają się turnieje dla kategorii młodszych, po kadetów, juniorów. Dwa lata temu byłem pierwszy raz tutaj z zespołem z Komorowa, z rocznikiem 95. Wtedy to chłopcy z Komorowa zajęli trzecie miejsce. Trenerowi, panu Grzegorzowi Tomaszewskiemu, tak się spodobał ten turniej tutaj. Dosyć dobry poziom, że zdecydował się ponownie po dwóch latach wrócić do Nigeros, ale już z dwoma zespołami, z rocznikiem 97 i w 95. Na Mazowszu się już rozgrywki rozpoczęły, więc pan Grzegorz chce naprawdę wyjść w te rozgrywki mazowieckie w pełnym gazie i da się taki turniej, mu się przyda. Wiemy już, że w kadecie wygrał, w młodziku też wygrał. Zobaczymy, jak nim tutaj pójdzie chłopcom z Komorowa. Ten rocznik, wiadomo, 97 to U14. Przygotowuje się do Mistrzostw Polski w przyszłym roku, jeżeli awansują, bo na Mazowszu naprawdę jest ciężko. Dużo dobrych drużyn. Nie będzie łatwo awansować. Ale po to są te turnieje. Żeby się przygotować przed silnymi przeciwnikami. W tej chwili UKS Komorów gra z zespołem węgierskim w czerwonych strojach. Zespół się nazywa Gergisoen Miklos w czerwonych strojach, Komorów żółtych, i punkty dla Komorowa zdobył Stasiu. No, i przy piłce Węgrzy. Faulowany Węgier. Piłka z boku. W zespole Komorowa zmiana. Schodzi Parczewski na boisko z numerem 9. Jest to jego debiut w Komorowie. Richta Łukasz. No, czekamy na jego pierwsze punkty w lidze. Richta Łukasz. Ładne podanie do Mieszkowskiego. Mieszkowski jak w meczu NBA podał tyłem, ładna asysta, a punkty Stasia Bunka. A rzuty? Nie, nie, z piątką rzucił. Z piątką rzucił, pomyliło mi się. Też dawno gra pod Wysocki. Witold, Witek. Teraz mieliśmy 2 plus 1. Bąk. Nie, nie, przepisowo, nie było tam faulu. Bąk. Faulowany Stanisław. Popatrzmy jeszcze. Podwysocki. Oj, Podwysocki to się trafia, takie rzuty. Ładny przechwyt Bąka, Stasia. Punkty zaliczone. To na razie tyle z meczu Polski i Komorowa.